Z nami jest tym razem pani Małgorzata Andryszczyk, członek zarządu Fundacji Żyć, Nie Umierać. Dzień dobry, witam. Witam panią serdecznie. Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Porozmawiamy, proszę państwa, o pewnym bardzo ważnym wydarzeniu, które szykuje się w Suwałkach, chociaż do tego wydarzenia jeszcze sporo czasu, no to rozmawiamy właśnie teraz, aby państwa serdecznie zaprosić do udziału w spotkaniu. Być może ktoś zechce zostać współorganizatorem tego spotkania. Pani Małgorzata, o czym mówimy? Mówimy o trzecim Suwalskim Dniu Profilaktyki Nowotworowej, na który już w tej chwili serdecznie zapraszam oczywiście osoby chętne, które chciałyby nam pomóc, być tak jak pan powiedział współorganizatorami, ale również wszystkich mieszkańców miasta, bo sprawa dotyczy nas wszystkich. Prędzej czy później wolałabym, żeby nie dotyczyła. Natomiast ten Suwalski Dzień już jest kontynuacją i w tym roku będziemy obchodzić go trzeci raz. Czyli mogę powiedzieć, że przypomina o sobie Akademia Walki z Rakiem, o której swego czasu tak dużo mówiliśmy. Dokładnie. Która powstała w Suwałkach. Tak, jest to nasze dziecko w Fundacji Żyć Nie Umierać, która powstała w tym roku, w maju 2011. I Akademia Walki z Rakiem jest to niewątpliwie bardzo potrzebna działalność dla wszystkich osób chorych i dla rodzin, dla chorych onkologicznie. Czy już można mówić o pierwszych sukcesach? Czy coś się wam już tak udało? Myślę, że tak, dlatego że trzeci raz z rzędu mamy ten Suwalski Dzień Profilaktyki Nowotworowej. Coraz więcej osób przychodzi, coraz więcej osób jest zainteresowanych działalnością Akademii Walki z Rakiem. I tu przypomnę, że można wszelkich informacji doczytać się i sobie zajrzeć na stronę Suwalski Oddział Akademii Walki z Rakiem. Tam jest wszystko przedstawione, bardzo ładnie rozpisane, jest galeria zdjęć, można wejść, można zapoznać się z misją fundacji, jak też i Akademii i po prostu poczytać sobie i zobaczyć, jak to się dzieje. Powiedzmy, co się wydarzy tego trzeciego dnia. Program jest bardzo bogaty. Chcielibyśmy serdecznie zaprosić właśnie na ten trzeci dzień Suwalski trzeci dzień profilaktyki nowotworowej. Odbędzie się to 22 października tego roku pod hasłem Świadomość i działanie kluczem do zdrowia. Zaczniemy nasze działania o godzinie 10:00 marszem po zdrowie. Będzie to promocja aktywnego trybu życia. Wyjście będzie spod kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa tu przy ulicy Mickiewicza. Następnie o godzinie 10:40 bardzo, bardzo serdecznie zapraszam. Będzie spotkanie ze znaną dziennikarką panią Anną Maruszeczko ze stacji TVN-u, która miała już kontakt z różnymi ludźmi, między innymi chorymi onkologicznie. Pomagała im, wspierała. I potem będzie prelekcja pana doktora Andrzeja Dmitruka, również znanego onkologa tutaj w naszym środowisku z Białegostoku. Dalej będzie mini wykład doktora Wojciecha Chmielewskiego, prelekcja o nadziei pana rektora Marka Dolaty z Wyższej Szkoły Suwalsko-Mazurskiej. Dyskusja, koncert i to wszystko mamy nadzieję, że będzie odbywało się właśnie pod takim hasłem. W ogóle będzie duże zainteresowanie i więcej ludzi przyjdzie i zechce z nami się spotkać i uczestniczyć w naszych tych obchodach.